Cześć wszystkim. W tym filmie będę zajmował się uszczelnieniem podnośnika od USUSA C360. Jeden ten uszczelniacz w tym ramieniu wymieniłem. To jest lewe ramię, tak jak żaba jest normalnie przykręcona do ciągnika. Teraz mam ją odwróconą, to jest po prawej stronie. Ale w tym już wymieniłem. Jest to w filmie naprawa podnośnika. Ale jeszcze drugiej nie zdążyłem, zaraz wam pokażę. Taki oto jest uszczelniacz. To w drugim ramieniu wymienię, czyli tu tym. Oraz dobieram się do wałka skrętnego, bo mi w komentarzu napisali, że warto to zrobić przy okazji. A już mi dwie osoby, mechanik i sprzedawca w sklepie, powiedział, że to takie proste nie jest. Tu te dwa w miarę, bo to odkręcacie tu te blaszki takie, co to trzymają, i wyciągacie sobie. One są takie, jak widać tutaj, takie małe. No, to te dwa się spokojnie da wymienić. Mechanik mi powiedział, zostaw, nie warto. Ale mimo wszystko zobaczymy, jak mi to pójdzie. Najwyżej rozbiorę i będę wołał kogoś, żeby mi to poskładał. Taka ośka wyszła z lewej strony. Wyciągłem ją, bo już pierwsza wskazówka właśnie, że to się z lewej strony wyciąga. Tu z tej. No i dwa te już wyciągłem. Te uszczelniacze z zewnątrz. I teraz planuję się dobrać do tego jakoś od środka, bo tam jest podobno jakaś obejma, którą trzeba poluzować, i to ma niby wyjść. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. No a głównym powodem jest to, że się chce do tego dobrać, że to ten element, jak tu widać, ten łącznik bym sobie zawiózł do tokarza, bo tu jest spory luz się zrobił, już dość mocno to wali, jak coś jest podczepione. To bym po prostu sobie to zrobił przy okazji, by było na sztywno, pięknie. No, to zabieram się do pracy. Zaczynam to rozbierać. O ile wiem, trzeba odkręcić śrubę na takiej opasce. Ta opaska znajduje się, jak widzicie, grzechotkę tam. Na niej jest nasadka 10. I to jest tam głęboko. Według instrukcji napraw, ze względu na trudny dostęp, rozebrać ten wał tego podnośnika, to wszystko powyciągać, wybebeszyć ze środka i dopiero można sobie to odkręcać. Ja to próbuję zrobić bez tego rozbierania, bo znowu z tym rozbieraniem by mi godzinka, może dwie więcej zeszły, a tak to może mi się uda zrobić bez tego. Podobno się da. Zaraz zobaczycie w dalszej części, czy mi się to uda. Jak na razie odkręcę ją całkowicie, wyciągnę, bo tam obstawiam, że jest jakieś nacięcie, przez które, jak ona nawet będzie poluzowana, się nie da wyciągnąć. Jak rozbiorę, to wam to pokażę, jak to wygląda. Szukałem jakichś filmów na YouTubie, jak to zrobić. Nie ma za bardzo tak dokładnie opisanego tego wszystkiego krok po kroku. To ja wam będę takie filmy wrzucał, jak to zrobić. Dobra, fajek już wyciągłem. Tak jak myślałem, jest nacięcie takie. I ta śruba, taka śruba jest w tym. I ta śruba trzyma ten wałek, żeby się nie przesunął prawa, lewa strona. Także jak jej nie wykręcicie, to tego wałka nie wyciągniecie. Tutaj macie dwa uszczelnienia, jedno, drugie. Trzecie jest w tym miejscu, co pokazuję. A czwarte będzie tu mniej więcej w tym, tutaj w tej obudowie. To mi całe wypadło. Jakby ktoś chciał rozbierać bez takiej grzechotki małej,
i nasadki dziesiątki to nie podchodźcie, bo to raczej ciężko będzie. I kontynuując, to rozebranie tego, to mi się zdaje, było dość proste. Tylko gorzej to będzie poskładać, bo ta obejma spadła. Tam widzę, coś wystaje. Taki jakby popychacz, coś takiego. To będzie trochę z tym zabawy, żeby to włożyć z powrotem. A druga sprawa, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, jak będę musiał się zapytać, jak ustawić to na tych frezach. Bo tutaj są frezy, tutaj jak widzicie też są w środku. I to trzeba jakoś ustawić, żeby nie było za wysoko ani za nisko. No, z tą obejmą tutaj wystaje to. Nie powinno być większego problemu, ale ciekawe też będzie to ustawić w dobrej pozycji. Muszę się mechanika zapytać, to wam powiem za chwilę, jak to wygląda z ustawieniem tego. Jak na razie tą część zabieram do tokarza, żeby mi to usztywnił ładnie. Potem wymieniam te uszczelniacze i składam. Poskładam to, jeszcze zobaczę dla pewności, czy rozdzielacz w prawidłowy sposób działa i zakładam tą żabę z powrotem. Tak sobie siedziałem, patrzyłem na ten wałek i myślałem, że fajnie by było, jakby zrobili gdzieś jakąś przerwę w tych ząbkach, czy coś takiego, czy zgrubienie, żeby można było fajnie tylko w jedną stronę założyć go. I tak sobie zacząłem go oglądać. Zobaczcie. I jest. To mamy problem składania z głowy, bo on tylko w jednym punkcie pasuje. To jedynie podnieść tą obejmę trochę do góry, palcami jakoś unieść i nasunąć po prostu ten wałeczek. Wszyscy mówili, że podobno jakieś to trudne jest. Ja osobiście wolę takie te wałki skrętne rozbierać i składać, niż mam jakiś ten wałek czy tam ośkę od sprzęgła wyciągnąć, bo nad tym spędziłem chyba ze 2 godziny, bo też akurat robię. Tutaj jest wszystko rozebrane. Tutaj o, te uszczelniacze wymieniam. Ale to w innym filmie będzie. A tu tą część od tokarza już odebrałem. Ładnie, pięknie, na sztywno wszystko zrobione jest. Zabezpieczenia jedynie trochę się nie mieściły, to są lekko podcięte na tych. Za to zapłaciłem 70 zł, a zostawiłem mu jeszcze pedał sprzęgła, żeby to usztywnił mi. No, to zmieniamy te uszczelniacze. Co tu są? I zakładamy, i składamy. Jedna cenna rada przed złożeniem. Jak widzicie, tu ten przestrzał sobie zaznaczcie tutaj czymś, w którym miejscu on jest, żebyście wiedzieli, jak to ustawić. Ponieważ jak już włożycie to wszystko, to nie będzie tu nic widać. Już teraz rozbierałem trochę, ząbki zbiłem, musiałem przeszlifować lekko. Po prostu zaznaczacie tutaj i trafiacie, no mniej więcej tak, żeby było pionowo ustawione, tak? I to powinno wam lekko wejść. Nie bijcie młotkiem, bo to widzę bez sensu jest. Tylko dopchniecie ręką i powinno się wsunąć. Tu tą obejmę
co widać w środku, to się palcami przytrzyma akurat, jak już się weźmie, ustawi równo w tej rurce, to palcami się przytrzymuje i się wpycha ten wałek. Ja nie wiem, czy mówiłem, ten wałek się wyciąga tutaj w prawą stronę. Te wszystkie wałki, tą ośkę znaczy się i ten wałek. Wszystko w odwrotną stronę niż jest to sterowanie. W prawo wszystko leci. No i mam już poskładane. Chyba działa. Na tych nowych uszczelnieniach ten wałek dość ciasno wchodzi. Jest duży problem, żeby tą obejmę tam wepchnąć i wałek na niego nakierować, bo na coś tu nie chce wejść, tutaj mniej więcej w ten punkt. Nie wiem, czy tam jest jakaś szczelina czy coś, ale z 20 minut się namęczyłem, żeby ją tak ładnie tutaj ustawić, żeby ta oś, ten wałek przeszedł. Dodatkowo jest duży problem, żeby tą śrubkę na tej obejmie przykręcić tam od środka. Taki chwytak magnetyczny się przydaje, żeby ją chwycić, tam naprowadzić, wepchnąć i długie palce u rąk, żeby to wszystko przytrzymać tam od środka. I w grzechotkę, w nasadkę wsadzamy nakrętkę, taką oto. Dopychamy całą grzechotkę i bawimy się. I tak powoli, powoli się to dokręci. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Tak myślę. Tutaj te tulejki, takie są. To będą wam do równości z ośką, jak będziecie ją wbijać. To bierzecie jakiś płaski śrubokręt i ją dobijacie tam, żeby głębiej weszła. Bo tutaj jeszcze między tą ośkę, tą obudowę, będziemy jeszcze kłaść jedną uszczelkę, nie? Tą, co wcześniej wymontowaliśmy. Tak samo tutaj, z tej strony. Też wam dojdzie ta tulejka tu do krawędzi, to ją wbijamy dalej i zakładamy uszczelniacz. No, tutaj ten sworzeń obróciłem. Mam obrócony względem tak, jak było, w drugą stronę. On był wyciągany w tę stronę, tak? A teraz jakby coś się ewentualnie kiedyś stało, to mogę tutaj segę rozpiąć i w tę stronę go wyciągnę. A w drugą już się nie da. No, tu kalamitka od góry, żebyście nie zapomnieli. Odwrotnie tego nie dali. I zakładam te uszczelniacze. I mogę już zakładać żabę z powrotem na ciągnik. Do uszczelniaczy jakiś tępy śrubokręt. Sieć i założony. Tak samo drugi. No i jest poskładane. Jak widać, wcześniej tutaj blacha, co widzicie, miała luzy na tych śrubach. Warto, żebyście też sprawdzili, żeby to się nie wyrabiało niepotrzebnie. No, to już to uszczelniłem. Teraz jeszcze wam pokażę. Jak wymienić uszczelniacz w tym ramieniu. Na początek śrubeczka.
sobie założę. Dlatego nie mogłem jej zwykłym kluczem ruszyć. To odkręcamy. Ale ktoś mocno dopakował. Tu to ściągamy. Jakąś szmatkę. Żeby to przetrzeć z tego brudu. Błąd zrobiłem, że nie umyłem dokładnie tak ciągnika, tak super dokładnie. Od spodu we wszystkich zakamarkach. Jak będziecie coś kiedyś działali przy ciągniku, to najpierw jakaś myjka, czy tam jakieś środki do rozpuszczenia brudu i jedziecie do czysta. Teraz gwoździk jakiś. Gwóźdź sobie weźmiemy. Wiecie po co gwóźdź? Bo potem się namęczycie. Może będzie widać. Namęczycie, żeby to ramię ustawić. Jak narysujecie sobie jakiś znaczek, to będzie ładnie widać i ustawianie pójdzie szybko. Najgorzej jest tą starą wydubać, jak się nie ma jakiegoś haczyka. Trzeba się bawić ze śrubokrętem. Ciekawe ile ona już ma lat. O, i wyszła. Dobra, tą wyrzucamy. Szmateczkę jakąś trochę to przetrzeć chociaż. Dobra, nową mam tutaj. Pewnie kamera mi ucieka, obraz znaczy się. Musicie wybaczyć mi to. Bo się skupiam na zakładaniu, a nie na filmowaniu. Muszę jakiegoś kamerzystę zatrudnić. Do kręcenia. Trochę zabawy trzeba. To teraz będzie ciężko. Nie, w sumie może nie, jakoś pójdzie. Widzicie.
Osłania mam trochę. O. Jeszcze raz na oko przelecimy dopychając, żeby to się pięknie ułożyło. No. I w taki oto szybki sposób mamy nowe uszczelnia założone. Teraz bierzemy ramię. I mój znaczek, tu jest mój znaczek. Tak, za wysoko będzie. Widzicie? Zgadza się. W sumie jeden użytkownik mi pisał w komentarzu pod tamtym filmem z regeneracji tego podnośnika, że tutaj pod ten wielopust powinien być smar jakiś litowy. Ja go nie kładę, ponieważ no jak widzicie, jakie to ma luzy. To nie ma szans, żeby się ze sobą te dwa elementy złączyły pod wpływem ryzy czy czegośkolwiek. Ale jakbyście to robili, mieli na sztywno te ramiona, to pamiętajcie, żeby jakiegoś smaru włożyć, żebyście potem kiedyś w przyszłości mogli to też ściągnąć. Że ja mam to, no jak widzieliście, nasmarowane tam jest dość dobrze, różnymi olejami, jak to leciało. Także i no i luz ma, do tego nie stosuję. Teraz jeszcze śruba, blaszka. Trochę ręce wytnie. No i mam zmienione. Zrobione, jeszcze tylko wrzucić całą tą żabę na ciągnik i w pole można jechać. Dobra, jak się podobało, zostawcie kciuk w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli nie subskrybujecie, a wam się podoba, zapraszam, żeby to zrobić. Też sobie zobaczcie wszystkie filmy, jakie mam. Może was jakiś zainteresuje. Tutaj, jeżeli nie widzieliście tego i tego, to zapraszam i trzymajcie się. Do następnego. Hej!